niewielki, zarośnięty domek przy głównej ulicy. W tej chwili znajduje się już w środku. Dom został opuszczony najprawdopodobniej w 2010. Widać to po kalendarzu. Widnieją tutaj jeszcze inne daty. Jednak najprawdopodobniej data opuszczenia to właśnie 2010 rok. Wejdziemy teraz sobie do kuchni i zobaczymy, co pozostało po byłych właścicielach. Jest tutaj już rozszabrowany piec. Części metalowe zostały zabrane. Nie wszystkie. Najprawdopodobniej było ciężko wyciągnąć. O, tutaj mamy bardzo fajną kolekcję znaczków naszych polskich. Zobaczcie, złoty 50, 6,50. To prawdziwa gratka dla filatelisty. Myślę, że znalazłoby się tu coś ciekawego. A tutaj mamy co? Tramal. O kurde. Z tego co wiem, to jest bardzo silny lek. Może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną. Zobaczcie. Ciekawe z jakiej firmy. Łubina, dobrze? Tak jest. A ta? Ta jest bardzo stara. Oj, tego już nie znam. Kolejny talerzyk. Idziemy dalej. Co tutaj jest? Nie wiem, czy nie coś w stylu spiżarki. Nie ma tutaj żadnych konkretnych mebli. Chyba tak, tu chyba ktoś składował różne niepotrzebne przedmioty. A tutaj? Czyżby sypialnia? Nie sądzę. Nasze dziewczyny 2. Adet. Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Łazienka. Tutaj niewielka wanna. Boiler albo zbiornik wyrównawczy. Toaleta. Stara pralka. Tego typu pralki miały bardzo długą żywotność. Wytrzymywały nawet 20 lat. Nie ma porównania do dzisiejszego sprzętu, który rozpada się po 3 latach. Tutaj coś jest jeszcze. Chyba salon. Najprawdopodobniej tak. Zobaczcie, nadal zostały tu ubrania.
Czy to jest obite tylko? Czy to jest... Nie, to są prawdziwe belki. I jesteśmy w sypialni. Auto Expert. 1997 rok, 2,50 cena. Tutaj mamy jakiegoś mężczyznę z kobietą. Pozdrowienia z wakacji. Całkiem fajna. Tutaj obrazek. Najlepiej widać pod kątem. Pokazuje się całkiem inny obrazek. Widzicie to? Mam nadzieję, że kamera to ujmie. Tutaj mamy jakieś zdjęcie weselne. I monety. 20 zł i 10 pfenigów. Czyli dawne marki niemieckie. Wraz z wejściem euro wszystko się zmieniło w Niemczech też. Szafka. Ale zobaczcie tą lampę nietypową i jaką ma żarówkę. Wygląda mi na czerwoną. Tutaj nie widzę już nic ciekawego, co mógłbym wam pokazać. Okna są zabite blachą. Najprawdopodobniej szabrownicy wchodzili tutaj i zabierali różne przedmioty. Kurde, tu mamy jakieś odbitki. Zaraz sprawdzimy, czy będzie coś widać. Zobaczymy, co widać na odbitkach. W zasadzie niewiele. Może weźmiemy inne. O, tu widać już jakąś fotografię. Zdjęcie trzech mężczyzn. Idziemy dalej. Mamy tutaj jeszcze jeden obiekt. Tam jest chyba wejście. Spróbujemy tam wejść. Zobaczcie, pokrzywy mojej wielkości, czyli około 1,80 m. O Jezu, to nie jest wcale takie proste, żeby przejść tędy swobodnie. Bardzo dużo belek. Wyglądają na całkiem zdrowe. Tutaj taki gigantyczny stół. Najprawdopodobniej wykonywano tutaj różnego rodzaju prace. Wejście na Stryszek, ale tam chyba już nie będziemy wchodzić.
nie zostało zbyt wiele fajnych rzeczy. Szkoda. No nic, będziemy powoli wychodzić. Pokażę wam tylko jeszcze, jak wygląda z zewnątrz cały ten domek. Tu widzimy tylko jego część. I znów przeprawa przez pokrzywy. Tu najprawdopodobniej wychodek. Tak wygląda cały domek. Częściowo zrobiony z drewna. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację. Mam nadzieję, że moja kolejna wyprawa podobała wam się. I oczywiście zapraszam na kolejną. Postaram się wrzucać minimum dwa filmy w tygodniu, więc nie będziecie się nudzić. Ale teraz żegnam się już z wami i do zobaczenia niebawem.